4 bloki taneczne, pokazy na najwyższym poziomie i mnóstwo sportowej rywalizacji. Za nami festiwal tańca towarzyskiego Stars Final, zorganizowany przez Stowarzyszenie Star Dance. 240 startów z całej Polski, z kilkudziesięciu klubów. Jesteśmy bardzo dumni, że taka impreza jest w Tarnowie. Dziękuję panu wójtowi i Marcinowi Kiwierowi za otwarcie, za przyjęcie zaproszenia. Cieszymy się, że Tarnów staje się stolicą polskiego tańca. Uczestnicy turnieju podkreślali, że organizacja zawodów stała na najwyższym poziomie. Dopisała również publiczność, która dopingowała swoje ulubione pary. Taniec jest jedną z pasji, które towarzyszy wielu mieszkańcom naszej gminy. Oni tutaj też występują i to im również kibicuję. I cieszę się, że możemy współuczestniczyć w tym cyklu właśnie tych turniejów Grand Prix. I dlatego jest tutaj moja obecność, bo naprawdę warto wspierać każdą działalność, która powoduje, że wychodzimy z domów, że angażujemy się w coś, doskonalimy swoje pasje. Coś fantastycznego, pięknie zorganizowany turniej i cieszę się, że mogę tutaj być, podziwiać tych wspaniałych tancerzy, te wspaniałe tancerki. Taniec stał się jednym z ulubionych hobby Polaków. Telewizyjne show oraz wszechobecnie panująca moda sprawiły, że sale treningowe w całej Polsce pękają w szwach. A co za tym idzie, istnieje zapotrzebowanie na organizację tego typu imprez. Organizatorzy zapewniają, że to nie ostatnie tak duże zawody taneczne w Tarnowie.